wpłynęły dwie oferty. Pierwszą z nich złożył spółka Remondis oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę 44 292 340 zł i 8 groszy, zaś drugą konsorcjum firmy w składzie. Lider, przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych FART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, partner, przedsiębiorstwo usług komunalnych FARTBIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 44 320 95 zł i 97 groszy. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierzała przeznaczyć kwotę w wysokości 40 031 000 zł. Teraz trwa analiza dokumentów według kryteriów. Cena za usługę, która będzie stanowić 60% oceny. 5% stanowić będzie ewentualne zadeklarowanie odbioru bezpośrednio z nieruchomości rozszerzonego katalogu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Kolejne 8% stanowić będzie deklaracja do mycia w zabudowie jednorodzinnej pojemników na niesegregowane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji. Następne 10% stanowić będzie zadeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a że wreszcie 17% stanowić będzie zadeklarowanie przez wykonawcę wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z frakcji papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.